Polski system monitoringu satelitarnego stanie się częścią unijnego programu Copernicus. Polski system monitoringu satelitarnego firmy Astry Polska stanie się częścią programu Unii Europejskiej satelitarnych obserwacji Ziemi Copernicus. Skorzystają z niego na przykład służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe, poinformowała we wtorek firma. Program obserwacji Ziemi Copernicus to inicjatywa realizowana przez Unię Europejską we współpracy z m.in. Europejską Agencją Kosmiczną, ESA, i Europejską Agencją Środowiska, EEA. Jej głównym celem jest wypracowanie metod zdalnego monitorowania stanu środowiska. System opracowany przez Astry Polska to tak zwany serwis geoinformacyjny, czyli automatyczna usługa dostarczająca użytkownikom określone produkty informacyjne na bazie np. przetworzonych zdjęć satelitarnych, z której użytkownik może korzystać z poziomu przeglądarki internetowej, wskazuje Astry Polska w komunikacie. To pierwsze tego typu rozwiązanie opracowane dla programu Copernicus przez firmę z Polski, dodano. System zrealizujemy na zlecenie Europejskiej Agencji Środowiska i umożliwi monitorowanie pokrywy lodowej na wodach śródlądowych Europy w oparciu o dane programu Copernicus pozyskane przez satelitę optycznego Sentinel-2. Jest to szczególnie ważne pod kątem zapobiegania powodziom w okresie zimowym w Europie, których jednym z głównych przyczyn jest zalegający na wodach lód, wyjaśnia Beata Weintrid z Astry Polska. Dzięki wykorzystaniu danych satelitarnych, jak dodaje, służby i instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną mogą dysponować informacją o stanie rzek i zbiorników wodnych dla dużego obszaru, w krótkim czasie po wykonaniu zdjęcia. Nasze algorytmy będą działać w pełni automatycznie, a przetworzenie danych odbywać się będzie w czasie zbliżonym do rzeczywistego, czytamy w komunikacie. Monitoringiem mają być objęte wody śródlądowe znajdujące się w bazie Europejskiej Agencji Środowiska EU Hydro, rzeki i kanały o szerokości powyżej 50 metrów i zbiorniki wodne o szerokości powyżej 100 metrów lub powierzchni powyżej 1 hektara. Usługa będzie darmowa i ogólnodostępna dla użytkowników na całym świecie. Nasz system ma być operacyjny do końca roku, wskazała Weintrid. Astry Polska specjalizuje się w projektowaniu i produkcji urządzeń wykorzystywanych w ramach europejskich programów kosmicznych oraz projektowaniu usług i aplikacji w oparciu o dane pochodzące z satelitów. Obecnie, jak podano, realizuje około 20 projektów związanych z rozwojem technologii kosmicznych i satelitarnych, zatrudniając 80 polskich inżynierów. PAP, Nauka w Polsce, Magdalena Jarco.